Turbo Pawełek. To ja, Turbo Kozak. Panie i panowie, raz na jakiś czas w naszym programie musi wystąpić bramkarz. Po Szczęsnym, Drągowskim, mówisz Mariusz, myślisz Pawełek. Mariusz, sto położona, tu musi być dobry wynik. Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj postaram się nakręcić jak najlepszy i pokazać przede wszystkim mojemu synowi. O. Mojemu synowi, jak to się robi. Czyli rozumiem, że on nakręcał cię, żebyś ty wystąpił w Turbokozaku. Nakręcał, ale nic nie wie. Niespodzianka. Niespodzianka. My czekamy do niedzieli. Niespodzianki lubimy najbardziej. Jak państwo widzą, jednak uzależnienie to uzależnienie. Ma kopać, a rękawiczki ubrane. Mariusz, żeby ci nie było przykro za to pytanie, muszę je zadać. Oglądasz Turbokozaka? Oglądam. Nawet powtórki z synem. Czy naszemu Gaborowi zdarza się czasami robić pawełki? Nie, jest solidny chłopak. Pomidor! Solidny? Jest solidny. Jest solidny w tym, co robi. W swoim fachu przede wszystkim. Słyszałem, jesteśmy umówieni. Ma wiele fachów. Mariusz? Już! Tak jest! Ajajaj. Pawełek lepszy od Gabora! Myślałem, że się wygonił. Podobno Celeban mówi, że masz bardzo często sam na sam, bo się kiwasz z zapasnikami. Powiem tak, no, Piotrek stara mi się to z głowy wyrzucić, no ale no, czasami muszę. No. Kiwaj, kiwaj. Gabor, Pawełek, 1-1. Tak jest. I teraz rozstrzygnięcie. Panowie, rozstrzygnięcie, może jakiś obiad? Po treningu Śląska chętnie. Dobra. Ale się spiął, będzie ładował jak nic. Ajajaj. No więc tak, gdzie tu są dobre knajpy? Wyczułeś krew, co? Że możesz pobronić Śląsku. O Jezus Maria, co się stało? Właśnie syn przed telewizorem dostał zawału. Dobrze. Bez przebaczenia. Zmienił nogę! Zmienił nogę i pokazał swoją moc! Uniwersalny, brawo! Uniwersalny żołnierz! Może ty byś chciał strzelić Pawełkowi? Ciemno? Nie, normalnie. Jasno, oczywiście. Umawiamy się tak. Mario, jeśli obronisz, 10 punktów dodajemy. Jak obronię, to 10. Na państwa oczach dzieje się historia. Widzicie, bo Gabor usłyszał, że Śląsk potrzebuje napastników. Brawo, Gabor! Ojej, jaki rozbieg, go! Środek, kurde. Kuba, to dla ciebie od taty, Mariusza. Tak jest! Jest za pierwszym! Chciałbyś chyba, żeby tak obrońcy ci strzelali, napastnicy. Uświadom sobie teraz w głowie, jakich strzałów napastników bądź pomocników nie lubisz najbardziej i lutuj. W kozioł. Aj! Ja pierniczę. Celować trzeba operatora. Oni tam dobrze stoją, tylko że trzeba uważać na wiatr. Wszystko wiemy! Czy Gabor dobrze radzi? Bardzo dobrze. Wszystko zależy od wykonawcy. Dobrze! Oj, oj. Tak, widzę, że radzi fantastycznie. No, gwizd tam, szefie. Gwizdzie!
Co ty robisz? Gwiżdżę! I strzelam! Nie ma! Jak nie ma? Mario, to nie jest piątka! Dobrze idzie! Tak o to właśnie chodziło! Radzę, trafiasz! Kurwa się, słyszę. Peter Grajca. Peter, tak można... Jakiś doping, doping! Dawaj, dawaj! Dawaj, Peter. Chodź, Marian, ufam ci. Aj! Jak trafisz, wyczyścisz ci buty po treningu. A ufasz mu dalej? Tak! Ja. Powiem ci szczerze, ja bym mu przed trzecim nie ufał. Dobra. Zdarza się. Znów dziś tak jest, kierowca. Przeszło obok mnie. Peter, i co? Ten sam przedraz. Nie, Marian. Za buty masz. Nie zawsze bywało dobrze, ale wiem, że tu będzie dobrze. Ulala! Był Grajcar, teraz... Szekłem Madejowy. Dobre, 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 ale... Tak jest! Święta angielska. O takie mi zawsze w meczu chodzi, no. Mario, śmierdzi 3 na 3. Śmierdzi 3 na 3. Dawaj, Mario. Dobrze, 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 dobrze. To jest! Jak to mówią, każdy wali słupek. Lewa jego ma. Mario, ufam tobie. 3, 2, 1. Oj, oj, oj. Brawo! Mariusz, jak jak jeden na jeden? Jak może bramkarz jeden na jeden jechać? Ale powiedz mi, jak ty ostatnio strzelałeś jeden na jeden? Ja nie mam jeden na jeden. Ja nie mam jeden na jeden. Tak się, panowie, tak się nie kręci. A jak się kręci? 3, 2, 1. Tak się kręci. Ogień! Teraz! Trzy! 12, ale jakoś, ale szybkość! 13! Już jest! 14! Tu śmierdzi czymś fantastycznym posem! Pazernie! Pazernie! Na piłkę! Pazernie! Wybierz bramkę! Pazernie! Jaka jest sytuacja? Jest dobrze. Syn będzie zadowolony? Myślę, że tak, że wyciągnie... Wnioski. Wnioski z moich nietrafionych. Nie, a syn na jakiej pozycji? Znaczy się, wiadomo, 10 lat kończy w grudniu. Ja chcę, żeby się w tym momencie jeszcze bawił. Pozycja lewa, noga ładnie ułożona, ale... Jeszcze dużo pracy przed tobą. Nie bramkarz. Nie chcę. Mam tutaj skromny upominek dla Turbo Kozaka. Mario! No? Weź zjedz i przestań go zdążyć. Dzięki. Tylko Pawełek się liczy.